Ruszył remont drogi krajowej nr 22 na odcinku między Knybawą a Czerlinem. W nocy z 4 na 5 kwietnia zmieniona została organizacja ruchu w rejonie robót. Taką najważniejszą zmianą jest to, że ruch będzie się odbywał poprzez tymczasowe rondo, które zostanie zlokalizowane u zbiegu łącznic przy drodze krajowej nr 22. Dla tych osób, które będą jechały z Tczewa w stronę Torunia, nic się zupełnie nie zmienia. Natomiast tym osobom, które będą chciały jechać z Torunia do Tczewa, będą musiały to zrobić za pomocą łącznic zlokalizowanych po wschodniej stronie obecnego węzła, czyli od strony Malborka, i poprzez tymczasowe rondo z powrotem na drogę 91. Natomiast osoby, które będą chciały jechać od strony Tczewa i skręcić w stronę Starogardu bądź w stronę Malborka, będą musiały zakręcić pod wiaduktem pod drogą krajową 22, zjechać na lewy pas jezdni i wtedy przejechać łącznicą też do tego ronda tymczasowego i wybrać odpowiedni kierunek jazdy. Krótko mówiąc, na krótkim odcinku droga 91 staje się drogą jednokierunkową w kierunku do Torunia. Będzie zamknięty przejazd ulicami Klonową i Lipową w Czarlinie, ten przejazd przez drogę krajową 22. Te wszystkie zmiany są związane z tym, że musi zostać wybudowany nowy układ drogowy po tej zachodniej stronie węzła Czarlin, czyli od strony tutaj Starogardu. Te łącznice będą zamknięte, będą toczyły się prace budowlane i prace budowlane też będą odbywały się tutaj na tych łącznicach blisko ronda tymczasowego, w tej ćwiartce zlokalizowanej najbliżej stacji kolejowej w Czarlinie. Tam będzie budowany zbiornik na wody retencyjne. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około 3 miesięcy. Potem nastąpią zmiany. Wykonawca musi rozebrać istniejącą drogę i musi zbudować w tym miejscu nową konstrukcję, nową nawierzchnię, po to, żeby ta rozbudowana droga mogła z powodzeniem służyć mieszkańcom na wiele, wiele lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości w miejscu prowadzenia prac i dostosowanie się do zmienionej tymczasowej organizacji ruchu. Cała inwestycja ma zostać zakończona w grudniu 2019 roku. Koszt prac projektowych i budowlano-montażowych na odcinku między Czarlinem a Knybawą wynosi około 35 milionów złotych.